13 kilometrów. Stroje filmowe, tak? Tak. Co filmujecie? Koło gospodyń Pruszczyna, wiem. Aha, ja to najpiękniejsze koło gospodyń, jakie widziałem w życiu. Ciasto wolno nie, czy nie? Oczywiście, wszystko już nie mam zeszło, została końcówka. Tak? Końcówka. Jeszcze raz, a więc zgodnie z teorią Darwina, człowiek pochodzi od małpy. Halo. Tak, będzie pan i cała infrastruktura. Zapraszamy. Przepraszam państwa. A więc zgodnie z teorią Darwina, człowiek pochodzi od małpy. I w swojej pierwotnej wersji człowiek wyglądał właśnie tak. Jak widać po zachowaniu mózg człowieka pierwotnego był słabo wykształcony. Przepraszam, to znaczy w basenie. Tak, może pani pływać całą noc. Co ja mam? Panowie mieli okazję interweniować, czy jeszcze nie? Mam nadzieję, że nie będziemy mieli okazję. Wszyscy umieją pływać, co? No. Mówię, może pani pływać aż do otwarcia basenu termalnego. Nie, nikt pani nie wygoni. No już ja to pani załatwię. Tak. Z kierownikiem przeżyłem. Osobiście. Przepraszam jeszcze raz. A więc mózg człowieka pierwotnego pływał w płynie mózgowym. Niczym moja rozmówczyni w tym oto basenie. W niektórych przypadkach tysiące lat ewolucji nie dokonały wielu zmian. Ile przepłynęłaś? 650 na razie. Jaki mamy dystans? 4 kilometry. Byku, wyskakuj z tej dychy, albo ci tą pałeczką fryzurkę przeczyszczę. Proszę, oto 10 złotych. No, nie można było tak od razu. Przepraszam państwa, wokół basenu zostanie wykonana plaża. Tak. Pływasz? Tak. Super. Ile masz lat? 8. Jak masz na imię? Jedziemy tam na Kuba, mam na imię. Szanowny pan będzie sobie spożywał na leżaczku, a dzieci szanownego pana będą wypiły z piasku te babeczki. Babeczki! No, no, no! Jak państwo widzą, człowiek pierwotny, tak jak wspomniałem, miał słabo wykształcony mózg. Za to inne części ciała, że tak powiem, pełen szacunek. Ogień to kluczowy wynalazek w historii cywilizacji. A dlaczego pani nie ma północnej pochodni? Miała pani wejść z pochodnią? Strażak mnie nie wpuścił. Ale nie tak się umawialiśmy. Ja się z panem na nic nie umawiałam. Thank you.
czuwacie? Czuwamy. Na bezpieczeństwo czy na wszystkim? Na wszystkim. Na wszystkim.